To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. To jest Drozdowisko, w którym kolejny raz rozmawiam z Jackiem Kosińskim. Witaj. Dzień dobry. I dzisiaj spotykamy się po to, żeby wspomnieć zmarłą 20 kwietnia 2021 roku aktorkę Wiesławę Mazurkiewicz. Pani Wiesława miała 95 lat. Ja nie wiem, czy ja ją widziałam w jakimś spektaklu. Widzieliśmy, prawda? Widzieliśmy w Och Teatrze. W dwóch spektaklach. To był spektakl Grube Ryby w Teatrze Polonia, gdzie grała Doroty Ciaputkiewicz. I pocztówki z Europy w Ochu. Ach, jakie to było dobre przedstawienie, te pocztówki z Europy. Tak, gdzie pamiętam. W pocztówkach z Europy. Ja tak sobie przypominam, oglądając pocztówki z Europy, i ona grała rolę babci, która umarła. Według głównego bohatera okazało się, że żyje i chodziła, pojawiła nam się tam jako właśnie pani 90-letnia, ciągle z papierosem w ustach, używająca dość ostrego słownictwa. I ja jak zobaczyłem to wcielenie pani Wiesławy Mazurkiewicz, to przypomniałem sobie takie zdarzenie z lat 90. To jest sprzed 30 kilku lat. Pracowałem wtedy w warszawskim biurze Radia Wolna Europa. I tam poznałem córkę pani Wiesławy i pana Gustawa Wiesławy Mazurkiewicz i pana Gustawa Ludkiewicza, Kasię, niestety też kilkadziesiąt dni temu zmarłą. Ona była, pracowała w sekretariacie Radia Wolna Europa. Mówiliśmy o niej Lutek. Aha, od nazwiska. I w którymś momencie, któregoś dnia właśnie Kasia Lutek powiedziała, że trzeba zawieźć do państwa Ludkiewiczów, do pani Mazurkiewicz, książkę, fragmenty książki, które miała pani Wiesława odczytać na antenie Radia Wolna Europa. Pojechałem z wielką chęcią do mieszkania państwa Ludkiewiczów, które mieściło się w Alei Stanów Zjednoczonych. Oddałem tę książkę pani Wiesława właśnie z papierosem w ustach. I to skojarzenie. Chyba byli i pan Gustaw, i pani Wiesława byli w domu, ale byli zajęci, więc to trwało sekundkę. Ja wręczyłem rękopis powieści. Bo nie wiem, czy już następnego dnia było nagranie. I ty uczestniczyłem w tych nagraniach, nagrywałem te fragmenty, które czytała pani Wiesława. Ona weszła do studia i czytała. I to było tam te kilkadziesiąt minut, gdzie nie było przerwy, nie było czego powtarzać, nie było co poprawiać. Był taki jeden moment, kiedy poprosiła o chwilę przerwy, bo pewien fragment był bardzo dramatyczny. I niesamowity profesjonalizm, nieprawdopodobny. No i to, co dla mnie jest bardzo bolesne, jako dla człowieka radia, dla ciebie też, mimo że jej nie znałeś, że ona miała wspaniały głos, głos charakterystyczny, głos taki nie do podrobienia. I pani Wiesława Mazurkiewicz nie była wykorzystywana przez radio. To bardzo dziwne. My tu rozmawialiśmy wielokrotnie o wielu aktorach. I tam oni mieli w swoich życiorysach aktorskich po kilkaset ról. Tak, bo w radiu zagrać kilkaset ról to nie jest takie bardzo trudne. A tutaj pani Wiesława od roku 50 do XXI wieku, więc prawie przez 60 lat. 70 no nawet. Tak, liczmy, że to ostatnie 10 lat nie była zbyt aktywna, ale nie będzie. Zagrała te 60 ról w radiu. Mhm. Ona w radiu zaistniała przez chwilę w Jezioranach. Nikt chyba nie pamięta tego. To był jakiś taki krótki epizod. W ogóle uważam, że to była świetna aktorka, absolutnie niewykorzystana ani przez telewizję, ani przez kino, ani przez teatr. Bo
Tak na dobrą sprawę, czy możesz wymienić jakąś rolę? Nie jestem w stanie wymienić żadnej jej roli, chociaż kiedy po jej śmierci pojawiły się zdjęcia w sieci, no to ja widziałam tę twarz, to znaczy z całą pewnością ona na tych ekranach gdzieś od czasu do czasu się pojawiała, ale nie jestem w stanie wymienić żadnej roli. Zadebiutowała w roku 54. Pierwszym. 54. Pierwszy jej filmowy, ja mówię teraz o filmie. W 54 roku zadebiutowała w filmie. Chyba jedna z pierwszych jej ról i od razu taka ważna, i po której poznajemy jest, to jest królowa Nikotris, czyli matka Ramzesa z Faraona. I to była chyba taka jedna, jedyna rola. Duża, zauważalna tak. Rola. No, zagrała w Potopie ciotkę Kulwiecowuną. Ale to też taka rola, która przemknęła. Pamiętam ją z Przesłuchania. No o, może część słuchaczy kojarzy ją ze Sztuki Kochania, bo ona tam grała matkę doktora Pasikonika. Taką straszną, Tak, to kojarzę. Tak, oczywiście pamiętam ją ze Stawki Większej niż Życie, chyba w dwóch odcinkach. No to nie. No i to, o czym ci przypomniałem, może nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy ją. Słyszeliśmy jej głos. Minerwę McGonagall, tak? McGonagall chyba, tak? Tak, profesor McGonagall w Harrym Potterze pani Wiesława Mazurkiewicz dubbingowała. Maggie Smith. Właśnie. A ostatnie jej role przed 2 lat to były role związane ze szkołą filmową. Ona zagrała w 2 debiutach. Więc do końca życia była bardzo aktywna i tylko tak jak gdyby, ja odniosłem wrażenie, że włożono ją w taką szufladkę oschłych, w sumie niezbyt sympatycznych kobiet. Bo bardzo niewiele ról może w Lalce, bo grała chyba siostrę Rzeckiego czy coś. A w każdym razie bardzo niewiele ról było, gdzie była ciepła. Tak? A tak to była właśnie i ten głos, i ta postawa powodowały, że była właśnie obsadzana w takich dość niesympatycznych rolach. A ja muszę się przyznać z żalem, ze wstydem, że właściwie to zacząłem postrzegać panią Wiesławę Mazurkiewicz. Dostrzegać i postrzegać. Bardzo dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę, bo na pewno w latach 60., pod koniec lat 60., na początku lat 70., bo wiedziałam, że ona była aktorką Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym, ale dopiero pod koniec lat 70. w Teatrze Powszechnym Zygmunta Hibnera zauważyłem Wiesławę Mazurkiewicz jako oddzielną aktorkę, jako aktorkę, która ma coś do powiedzenia, ma coś do zaproponowania. I pierwszym spektaklem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest spektakl przed lat 43, prawie dokładnie, bo to był kwiecień 1978 roku i spektakl w Teatrze Powszechnym Dom Bernardy Alba. Lorki w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, to był debiut Janusza Wiśniewskiego. To było niesamowite takie przedstawienie toczące się w mroku bohaterki, same kobiety. To takie zawsze jest skojarzenie, jak Dom Bernardy Alba się ogląda, czy o nim się mówi, z Domem Kobiet Naukowskiej, że też bohaterkami są same kobiety, chociaż jest mowa o mężczyźnie. Ta sztuka była niezwykła właśnie przez to wszystko, co nawet nie działo się w słowach. Działo się w tym, że aktorki, było ich 11 bodaj na scenie. Pani Wiesława Mazurkiewicz, najstarszą córkę grała Mirosława Dubrawska. Taką szaloną mieszkankę domu grała Barbara Ludwiżanka. I tam może nie wszystko działo się w słowach, tylko właśnie w gestach, w jakichś zatrzymaniach. Pomiędzy tymi. Ten dom był odcięty od świata. On był ogrodzony i to się wszystko właśnie działo w sposób taki niesamowity, ale to była chyba jedyna rola, gdzie pani Wiesława Mazurkiewicz zagrała główną postać. Pamiętam, że chodziła w takiej czarnej sukni z czarną woalką na głowie, z laseczką. Była właśnie taka majestatyczna, taka pełna siły, taka prawdziwa, jak się ogląda stare filmy, taka prawdziwa
dama z Hiszpanii. Trzyma, w tym domu niepotrzebni są mężczyźni. W tym domu rządzą kobiety. Mężczyźni są tylko po to, żeby, nie wiem, wykonywać jakieś cięższe prace. A jednak u władzy są kobiety. I później chyba po 6 latach, w 1984 roku i też w kwietniu, bo to sobie zapamiętałem, obejrzałem spektakl Quista z życia Glist. To jest historia Hansa Christiana Andersena. I pani Wiesława Mazurkiewicz gra niemą rolę w towarzystwie Zbigniewa Zapasiewicza, Franciszka Pieczki i Krystyny Jandy. Ona tam się i nie schodzi ze sceny, cały czas siedzi na wózku i właściwie wydobywa z siebie jakieś dziwne dźwięki, ma jakieś żądania, żeby napić się kieliszek jakiegoś alkoholu, żeby ją przestawili w inne miejsce. Jest uczestnikiem i obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje w tym spektaklu w salonie, w którym odbywają się dramatyczne rozmowy między Andersenem a znaną aktorką graną przez Krystynę Jandę. I mimo, że nic nie mówi, jest równoprawnym uczestnikiem tej całej gry. I kilka lat potem zagrała księżnę Lubomirską w Lekcji Polskiego. Koniec lat 80. To był taki czas, kiedy Tadeusz Łomnicki grał jedną za drugą. Wielką rolę zagrał Feuerbacha, zagrał w Komediancie i zagrał tutaj w Lekcji Polskiego Kościuszkę. To na dobrą sprawę były wszystko monodramy, którym towarzyszyły inne postaci. Tutaj to znaczy na pierwszym planie Łomnicki i ktoś jeszcze gdzieś tam, kto mu nie przeszkadza. Nie przeszkadza. I tutaj ona grała księżnę Lubomirską. Później zagrała taką niezwykłą rolę. No nie wiem, czy mam prawo powiedzieć rozrywkową, bo w spektaklu, który wyreżyserował i sam napisał Maciej Wojtyszko, Żelazna Konstrukcja, ona zagrała dziedziczkę. Rzecz się dzieje, to są lata 90. bodajże, żebym nie skłamał, jak gdyby tu i teraz. Taki obraz Polski tam, prawda, że tutaj wracamy, możemy odebrać swój dom, swoją posiadłość. Taka Polska w krzywym zwierciadle. I ona tam jest, po raz pierwszy ją widziałem w takiej roli troszeczkę innej, uśmiechniętej i też była wspaniała. Potem był taki spektakl Kaleka z Inchman, gdzie grała mamy, taką 90-latkę już. Też to była niewielka rola. Z niewielkim tekstem, z niewielkim udziałem, ale podejrzewam, że jakbyś zapytała tych, którzy widzieli ten spektakl, co tam się działo, to wszyscy powiedzą, że była mamy, która ciągle chciała się napić alkoholu. Potrafiła w sposób niezwykły zawłaszczać sobie swoją obecnością przestrzeń sceny. Mimo, że nic nie mówiła, zagrała też pyszną rolę w spektaklu, gdzie toczyła się walka między Joanną Szczepkowską a Dominiką Ostałowską. Ona była babcią Dominiki Ostałowskiej, matką Joanny Szczepkowskiej, która grała wybitną aktorkę. I też to była kolejna niezbyt duża rola, którą się zapamiętuje, bo ona była tam w tym sporze o kształt sztuki, o to, jak się powinni aktorzy zachowywać, jaka jest rola krytyka. Ona była tą osobą, takim głosem rozsądku, głosem tego, że no chwileczkę, no nie żyjemy samym teatrem, prawda? A te dwie ostatnie role, od których zaczęliśmy, czyli pani Ciaputkiewicz w Grubych Rybach, była żoną Onufrego, którego grał wspaniale Ignacy Gogolewski. Pamiętasz? Mm-hmm. I jak ona cudownie się jak gdyby troszczyła o nim, mówiąc do niego: Nufciu, ty mi się psujesz, prawda? Była taka pełna ciepła, takiej troski, taka prawdziwa pani domu, już właśnie w podeszłym w słusznym wieku. Tak. A ile? 4 lata temu? W Ochu mniej więcej, no może 5. Widzieliśmy ją w pocztówkach z Europy i to była właśnie taka pani Wiesława Mazurkiewicz, którą ja chciałbym zapamiętać. Właśnie pełna życia, 95-latka, która się nie podda. I zapamiętajmy ją i zapamiętajmy też to, że to była naprawdę wspaniała aktorka.
i tylko bardzo szkoda, że nie w pełni wykorzystane. To, co jest zapisane, to zapisane jest, natomiast no, tak jak mówisz, spektakle teatralne są zapisane tylko w pamięci takich widzów jak ty, bo ty widziałeś, pamiętasz, jesteś w stanie do tego jakoś wrócić. No i w Drozdowisku staramy się tych aktorów przywoływać i choć w taki sposób, jak robi to Jacek, o nich opowiadać, bo oboje bardzo mocno czujemy, że to jest rodzaj takiego zapominanego dziedzictwa. Sztuka aktorska, teraz truizm wygłoszę, jest sztuką bardzo ulotną i zostaje tylko właściwie w pamięci widzów. No jeszcze w tej pamięci, na którą się nakładają też różne wydarzenia no, i ta pamięć tak. też jest... Wiadomo, że pamięci naszej wcale tak do końca ufać nie można. Niemniej chodzi o trochę namalowanie wam takiego pejzażu, pewnego pejzażu tej polskiej kultury, polskiego teatru, bo po prostu uważamy oboje, że to jest piekielnie ważne. I jeszcze jedno zdanie. Pamiętajmy, że 90 lat to nie jest wcale koniec. Jacek Kosiński, dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.